Hej, dzień, witam serdecznie kochani z tej strony Lufty, a to jest Farming Simulator 13. Jak widzicie, ziarna tutaj nie przyjmuje. Ja chciałem tak, dobra. Ej, widzicie, jest tam chmielu w oddali, jest mały Johnny, chciałem powiedzieć, duży Johnny. Johnny człowiek, który oszuka całą kasę. I jest jeszcze z nami Dawid, który no niestety, ale... proszę opuścić ten pojazd. Panie chmielu. Wyjdź za drzwi, bo cię odholuję. No, wyjdź za drzwi, bo cię odholuję, dokładnie. Młody, dobry tekst. Gdzie ty się... Wyjdź za bramę, bo cię odholuję. Młody, gdzież ty taki tekst żeś się nauczył? Gimnazjum. Będzie. Czekaj, bo mnie lag złapał. Ło! A co na połączenie z grą? Serio? Jo. No, has left the server. Zajebisty początek. Taka rozgrzewka, no nie? Ja tam wczoraj jak rozgrzewka w CS-a, bez. Rozgrzewka w CS-a, no straszna była rozgrzewka w CS-a. Trąb jeba. Myśmy pięknie żeśmy to ugrali wczoraj, no. Właśnie przegraliśmy to, co nie? No. Kurde, a jakbyśmy to wygrali, to by... Aha. To byłoby epickie. I jak widzicie, synchronization na Lifation na 60 klatkach. Kręcie? To chabę. Widzicie, kochani, i tak synchro powinno działać. U Unlocka to 3 dni to trwałoby. Zresztą Unlock to... Krzysiu się śmieje, że ta... Że tak. Pyta mnie się... Wczoraj nagrywamy u mnie. Pyta się... Lufty, a ty grasz na najlepszym patchu? No, a nie wywala ci serwera? Nie. A bo Unlocka wywala cały czas. Mówię, bo Unlock nie dość, że musi nagrywać na hamaczu jakimś. Sramaci hamaczy. To jeszcze mu kuźwa wywala. A, mówię, że to hamaczy lepiej ci serwer stoi, coś takiego. A. Tak. Chu, prawda. Tylko... Nie reaguje czy coś. No. Tylko więcej pieprzenia się z tym, że to warte. Tamte serwery czy coś tam trzeba stworzyć. Ale tam jest serwer łatwo stworzyć, bo tam jest tylko jedna linijka, trzeba wpisać i jedziesz, ale... Tam tworzysz normalnie ten... No i pokój tam ci się łączy. Pięcioosobowy. Maksimum. Kiedy pamiętam, bo się przez to hamaczy grało w tym... W FIFA. I w Minecrafta. Ja w FIFA grałem online na tym, na PC-cie to chyba 7? No, to się przez hamaczy łączyło z niektórymi. No właśnie, jak skończymy te pole, to koniec, już nie ma co szać. Jest. Gdzie? Tam to duże pole. To we dwóch tam jedziemy. Jak Johnny spracuje, to jeszcze tam to jest do zrobienia. Bo jeszcze jest jedno do zasiania. Gdzie? Za świniarnią, znaczy no, za świniami. Tam gdzie była, tam. Buraki gdzie były. Buraki. Tylko trzeba je najpierw zbronować tamto pole. Bo... Johnny trochę omijaki poszczelał tam nam. Ale małe czy... To pług miał... Te, nie zbierał dobrze. Ale też talerzówką to robiłeś. I co? No i widzicie. I tu cię mamy. Mamy cię. Taka kamera. Taka sytuacja. Ta droga jest tak kijowa, że to ja nie wierzę. Która, ta w co dojadę? No. Tak na niej skaczę jak... Ej, a ty jak z presą, to tam presa mi podskakuje. No, to chyba też prawda. Ale praca ogólnie podskakuje, bo jakieś zawsze z jakąś pracą były takie problemy. Najlepiej mi się chciało śmiać u Unlocka, jak Unlock nagrywa ten Ursus Power, no nie? Mody te same co były wtedy, co graliśmy na tym polskiej wsi. Mapa ta sama i mu crashuje grę. To dla mnie to jest po prostu epickie. To jest to z 30, że jak się zapisuje, no to ona już nie chce ruszyć, bo wywala ją do góry. Jaka 30? Tam na 30 miał taką. Ruszało ją w powietrze. Sorry. Wywalało.
On to w ogóle. Więc my też mieliśmy taki problem na Łodygowie. Łodygowa to coś innego. To akurat mapa. No ale no... Właśnie o to chodzi, że ja wiem dlaczego było tak samo z Łodygowem, tak samo u niego teraz było z tym. Bo wcześniej jak się grało, to się nie grało na najnowszym patchu, no nie? Na tym sezonie jak on grał. Konsumować? Jeszcze nie. Jakby on... Kiedy się grało na 1.9 czy 1.5? Nie wiem, nie pamiętam. Ale to jest 2.1, nie? Ale no na przykład, i to myślę, że to jest głównym powodem tego, że tak wywala wszystko. Ładnie, to dobrze. Dopracowane, do. To Lufty, dobrze ci się grało, jak grałeś z tym, z Alokiem na Forest Map, gdzieś w 13? No to fajna ekipa była, fajnie coś wszystko nagrywało i między odcinkami i poza odcinkami, no a wtedy też no inaczej więcej czasu człowiek miał, a teraz to... Żeby razem nagrywać, to nie wiem, co byśmy musieli zrobić. Chyba mieć ciągle wolne. Nie no, po prostu no, musielibyśmy... Znaczy, już nie ma tej ekipy, co kiedyś była. Kiedyś jak była tam ta ekipa, to... Znaczy... Paweł był, Kondasz... Szymon i ten Daniel był, pamiętam. No to zawsze jakieś jaja były, no. No się wchodziło na ten odcinek, to się tak zziało. I płonie ognisko w lesie i smród po sobie niesie. Właśnie na 30. Lucy, czy to jest komentarz, co był pod 13 ostatnio? Że? Czego nie nagrywam 15? Nie, że mamy wszystko robić na odcinkach, jak robimy wszystko. No prawie, no niektóre rzeczy no ty się robi poza odcinkami, bo to się nie opłaca wszystkiego robić. No. Jakby miało być 5 odcinków z jednej rzeczy, to... No bo praktycznie na 5 odcinków z siania, no dajmy na to, no. A tak już idzie drugi odcinek. No właśnie. Trochę pieniędzy nie mamy, trochę słabo. Robi się żniwa. No przydałoby się na czymś tu zarobić, a to nie ma za bardzo na czym zarobić. Jedynie zapak, ale zapaku w ogóle nie siejemy. Teraz zasiejemy rzepak. Okej. Na którym polu? Na każdym. Nareszcie co została? Na tym, gdzie Johnny prasuje? Na tym, gdzie... Gdzie ten? Gdzie teraz będziemy jechać? Ja jeszcze nie pojadę, bo jeszcze robię. Jak chcesz, to mogę ci dać ten. To P, jak chcesz. Dobra, ku. Pojadę tam. To ja najwyżej pojadę tam to zasiać. Tu masz, jak chcesz. Pojadę tam to zasiać, tam to dalej pole. To ja pojadę na to, co... tak, co ja okosiłem pierwszy raz. No, co... Miałeś takie swoje problemy życiowe. Typu głośny bizon. No. Bardzo głośny bizon. Bo tam uważaj, żeby ci traktora nie wywaliło. Będę na wstecznym jechał na tamto pole. Ale na wstecznym... Na wstecznym to szybciej niż z moim samochodem jadę. Czekaj. Ja mam pusto. Pusto masz? To... Niecałe 80 kilo. To dawaj. Już. Ja przed chwilą sobie oglądałem ten. Panie porno? Nie. O, sorry. Do przodu podjedź. Wiem, jadę. Dobra, dawaj. Dobra. Nie, oglądałem ten, League of Legends. No Jezu. No oglądałem te mecze, co tam teraz grają w tej lidze europejskiej. Wiem, o tam się chodzi. No i tak mi się śmiać chciało, że... Mówię, że to kurna... Niektórzy to tam w ogóle nie powinni grać. Niektórzy to tam zachowywali się jak silvery takie. Typowy silver. Albo i... Nie no, brąz to nie, ale typowy taki silver. I tyle zachowania. Można. Polak potrafi. Nie, tam chyba dwóch Polaków tylko gra, czy...
Nie, no ale iluś Polaków wiem, że tam gra. Wiem, że jeden... Nie, dwóch dżunglerów na pewno polskich jest. To słyszałem. A o innych osobach to nie wiem. Siema, Johnny. Siema. O kurna, bo betę bym przychrzanił. Dzień dobry, ja bym tam skręcił chętnie. Takie cięto jedzie. Ej, co ty, Lufty, mówisz, że ktoś napisał, że nie nagrywasz 15? No, ktoś tak dzisiaj napisał, a dopiero potem odpisałem, że nagrywam 15. A tego nie widziałem. No, ale on mu napisał, a, to trzeba jeszcze pobronować to pole. Aha, znowu mnie wywali. Tak? Co ci jest? No. To Lufty, chodź na to pole, co ja jestem, pomożesz mi to zasiać? Nie mogę, bo tu chcę zasiać sobie. A możesz? Czy... Będę wchodził. No to wchodź. Weź tutaj zasieję, wiesz? Ta gra ma problemy emocjonalno-statyczne. Jezu, ten siewnik nie sieje. Jak nie sieje ci siewnik? Wszystko zostawia połowę. To co, jak nie jest nierówne pole, to co zrobisz? Jaka to... O kurde. Ale weź może byś mi chmielu wziął brony i byś tu przejechał bronami. Trochę. Mógłbyś powiedzieć, że chcesz brony. Bo mówiłem, że chcę brony. Ale mógłbyś tu podjechać. Tu z tyłu za świjarnią. To czekaj, wezmę tamtego i wezmę brony i przejdę. Dobra. No bo nie zasieje, jak mówimy tak. Dobra. Za świniarnią, tak? Tak. I tak to buraki bo zostają i... No, jadę. Co? Zobacz. Conchita. Układa baliki. Aha. O kurde. To ja już rozumiem. O co ci chodziło? Nie, to tylko Farming Simulator 13. Tylko. Lecie w 15 by też się tak wywalało. Chyba mam za szybki internet. No chyba tak. Teraz pytanie, czemu to tak było? Tego nie wie nikt. Pierwsza wina, mody, po drugie internet. Mielu, po trzecie internet. No właśnie, chciałem powiedzieć, po trzecie internet. Wybieram wersję pierwszą i drugą. Coś jest na rzeczy. Niech ktoś tam głośniej słucha tej telewizji, aż tu, przekładam, ale te słuchawki mam założone. Ja nie słucham. Ja. Ale nie, to umie jakiś ktoś z sąsiadów. Aha. Dobry jest. Pewnie telewizję trwam. Ja nie wiem. Ja wiem, że o godzinie 7 mogę wszystkie wiadomości, wiem coś, co się działo w kraju. No. Po co ci więcej? Jak przyszedłem z roboty, to przecież masakra. Po nocy. Tak, długo to synchro idzie. No. To i długo to synchro. Przyszedłem dzisiaj z nocki do domu. To nie dowierzałem, co się dzieje. Po prostu usnąć nawet nie mogłem. A potem usnąłem na... Aha. Auto się wyjebałem. Mam plan, może nagramy dziewiątkę. Nie mam dziewiątki. Nie mam dziewiątki też. Mam tylko 15 i 13. Tu masz. Cicho. Nie wy... Ujali cię? Jezu, Chmielu, co ty żeś zrobił? A wierzę, Chmielu, że jakbyś tak mnie poprosił, no nie, to byś miał... Mówiłeś. Nie! To byś miał jeszcze upust tam, gdzie kupywałeś 5%? Cicho. No. Ale to jest Chmielu. Ale dla niego 5%, co to dla niego 5%? Zarabia 130 zeta na miesiąc. Panie!
To budżuj. Dobra. To teraz ciąg dalszy nastąpi po przerwach na reklamy. Zrobiłbym cięcie tego, no ale... Po co? Nie chcę. Jak zaraz mnie znowu wywali. Daj, chmielu. Ale nie pozasiany! Chmielu, chyba całe pole będziesz mi tak robić. Właśnie zauważ... Ma. Jedźmy. Jedźmy. Nie widać w ogóle, jak w kabinie się jest, kamera w kabinie jest tak ustosowana, że w ogóle nie widzę tego siewnika. A normalnie jakbym siedział w tym, to bym normalnie widział ten siewnik, jak bokiem jedzie. Tak to... Nie widzę. Jakie logi. Nic nie dodaję. Ja nie mam lagów. Coś tu jest nie tak z tym polem. Wyszedłbym do ciebie, ale nie chcieli się. Wyjadę z tego pola, jest spokój. Jesteś na polu, nie ma spokoju. Nie to, żebym ja ci coś tam Johnny kazał robić na tamtym polu, pamiętaj, ja nic ci nie kazałem. Fako. Wiem, gdzie mieszkasz. No, na pewno. To każdy wie. Tam, gdzie mieszkasz, tam jest tylko jedna droga, no to... O, dokładnie, wszystkie drogi prowadzą do mnie. Montuję ci nadajnik do telefonu SMS-em. A po co? Wystarczy, że zapytasz się, gdzie Lufty mieszka i ludzie będą wiedzieli. Czekaj! Czekaj! Dwali. Czekaj! O, nie! Teraz tam laga przed chwilą. Johnny has left the party. Kto tutaj kultywatorował rubora? Tego to ja nie wiem. To było talerzowane. No to talerzowo. Zapytaj się tam tego pana, co w 30 siedzi. Moja wina, że talerzówka nie kryła? Tak, tak nie kryła. Jak się ma stare talerze? Ona kryła, tylko no wyszło jak wyszło, no tak to jest, jak po alkoholu się pracuje, no. Ale kto w tych czasach na trzeźwo pracuje, no? Nikt. Jak ja znam takich gości, co jak jadą na pole i mają tam pole 30-hektarowe, to... Jak na cały dzień jadą, to muszą im dowozić tam tylko. Bo wie, że na trzeźwo to nie sianie. Jak ty chcesz na trzeźwo oglądać omijaki? No a potem, kurwa, jak to rośnie, to Jezus Maria. A to jak rośnie, to potem jest wymówka. No dobre są giganty. Ale na przykład to tylko jak robię jakąś orkę, nie orkę, no nie? Coś takiego. A jak na przykład... Sorry, robią tam na przykład żniwa są, no nie? To na trzeźwo wszystko. O, to już jest troszkę wyższa szkoła ciepania gnoju. No to akurat zawsze na trzeźwo. Na razie? Co na razie? Padam z tego pola. Na razie na trzeźwo? Tak. O! Skończyło mi się! Nie zauważyłem. To weź tam ten. Któryś mod robi bardzo wielkie zamieszanie. Jakie? Wywaliło. Nie. Co ci? To mocno. To ciebie, bo mi fajnie się szkoły nie chodzi. A, podczepiłem. Czekaj, bo powinien się znaczek pojawić taki, wiesz? Mam. No dawaj. Ale nie mogę szybko. Aha, B. Zarąbiście, z tym mam jechać na farmę? No, teraz to tak. Nie! Nie! Co? Nie. Na wstecznym jedź. Na dół bym wpadł. Ja. On się wysłowić nawet nie może. Popatrz, Lufty, ja stoję. No i co ci zrobię? Znowu żeś coś popsuł. Co ty żeś zrobił tam? Loga złapałem. Boże, kochany. Nie wierzę, z kim ja gram?
Wszystko wina modów. Tak. Chmielu. Mówiłem ci. Amatorami tego mongolskiego porno z Azjatkami. Mówiłem ci, jak chcesz napić się, to trzeba było powiedzieć przed odcinkiem, tam bym sobie jakiś nerwosol wziął chociaż. Nie piję. W moich ilościach. Też tak kiedyś mówiłem, że nie piję, no i co? Kłamałaś. Na przykład. To nie znaczy, że na dzisiaj w robocie na grillu coś tam było. Tak, no jak się ma kiełbasę podlewaną spirolem, no to jak to tak potem? Tak, by było coś, za dużo wody gazowane. Za dużo bumbelków miało. Co zrobisz? No jak żyć? Jak żyć? Auto mnie goni. To złapie za rogi. Rim, cym, cym i hop, serce. Stop. Nie chcesz tej szczepki podczepić? A po co? Bo możesz podczepić pod tą szczepę, będziesz szybciej jechał. Będziesz szybciej, na pewno będzie szybciej jechał, jak sobie podczepi, na pewno. Bo ja się nazywam Chmielu i w to uwierzę. Ha, ha. Ale jakbyś podczepił pod tą wielką szczepę, to byś jechał tak samo. Tak. Oj. Siaś na trójce to chyba za szybko. Raczej. Jechać 15 do tyłu. Za wolno. Ja jadę 23. No właśnie, jak 15. I co, i śpiewasz, że jesteś tak blisko? Nie, auta biorę ze sobą co chwilę. Ile biorę ze sobą, co ty policjant jesteś? Kasa ci spada. Jak kasa mi spada? Bo tankowałem. Aha. Spoko. Tak blisko, tak blisko jak ty. Tak. Dobra. To teraz tam do ciebie muszę jechać. No, przydałby się być tam. Mielu. A czego tu już pole rośnie? Aha. Gdzie? No u mnie. Daj powolne rośnięcie? Wzrost chyba, nie rośnięcie, ty. Polonista się znalazł. Normalny jest. Profesor Miodek będzie zadowolony. Cicho, ledwo dwa mam. Ledwo dwa masz, łopanie. Po na szynach to się nie liczy. To tu kurtywatorował. I pójdziesz na studia polonistyczne. Pewnie tak. Gdzie? Tutaj, gdzie ja jestem. Mały Johnny. Kury. Czuku, nie. Temu tylko przyjebać. U ciebie nie jesteś, że możesz kląć. Weź się, kurwa, zachowuj. Ale przyjedź tu, co zobaczysz na to pole. Nie, cały czas jadę. To już Johnny lepiej konserwatorów. Na pewno. No i co? No. Co się jesz? Rzepak? Rzepak. No to dobrze, bo już myślałem, że nie rzepak. O, Johnny dookoła jedzie. Czy do świnie jedziesz? Johnny? Co? Where jedziesz, do świń? Nie wiem, gdzie z tym jeszcze pojadę. A, no spoko. Właśnie, 44 krowy mamy. Mało. Na świnie. Już? No, trzeba to sprzedać. A masz czym, bo ja jeszcze nie widziałem czym. A, żeś omijaka teraz ciupłeś? Jebłem? No. A, sorry. Z metrowego takiego nawet. Nie, bo jadę w kamerze i siewnika nie widzę. To się na czuja jeździ.
A zaraz będą omijaki, bo nie będziemy brał. A kurde. Nie będzie brał cię? Wyjał cię? Johnny, przywiózłbyś tu zboże? Mogę zaraz przywieźć. Zaraz przywiezie kopę zboża. Widzę, że jeździmy w kółko. I ale w koło jest wesoło. Dostawiam? Dostawiam. Chmielu dostał wczoraj w czoło. O. Ja to już zasieję za ciebie, bo... Co? Bój nie skacze tak. Ten silnik jest zbudowany. Bo tak. Nie powinien tak skakać. Wszystko jest zbugowane. Ale nie powinien tak skakać. To, że on nie powinien tak skakać, to jest inna sprawa, no. To chmielu, ty jak idziesz na imprezę, to się nie powinieneś skakać. Bo nie skaka. Bo mi się nie chce. Chmielu, nie, bo nie chodzi na imprezę. A, no właśnie to samo chciałem powiedzieć. Ten co ja mam na przykład jest świetnie zrobiony. On tak, bo on jest ten konny. Z dwóch konnych jeden zrobiony. I do tego na podnośnik zrobiony. No właśnie. Aha, we dwóch tego para już nie ma prawie. No niestety. Ale i następnego już nie ma chyba. No trzeba nie zawarać chyba tamto. To co tu na dole? Tak. Kto przyspieszył czas? Chyba tylko ja mogę przyspieszyć czas z tego co ja wiem. Nie wiem. No ja nie mogę. Myślę, tego wybrakowało, żebyś ty mógł. Ja jestem tu władcą panu i czasu. Inaczej władcą... No, dobrze wie. Tu czasu i państwa. Czyli to jeszcze nawóz rozsiać na środku. Ile jest procent? 14. A, to będzie chyba musiał przyjechać z zbożem. No na pewno. Znaczy, ja. Nie wiem czy jest sens, żeby wjechał ze zbożem, lepiej żeby tu rozsiał nawóz. No, to niech nawóz tu rozsieje. Dobra, skąd tutaj, ja jadę tam. Dobra. Jak każesz, mój mistrzu. Tak. A ja sieję se wesoło w koło. Pytanie, po ile świnie tu się sprzedaje? Nie mam pojęcia. Zaraz ci powiem. Dla mnie mało przejrzysty jest ten taki jakby telefon, no nie? No, jest taki chup. O kurde, zarobimy? To głowa mała. Ile 66 zł jedna. Ale co zrobisz? Znaczy euro, bo to jest chyba to jest euro. Tak. Znaczy to nie jest euro, to dolary są. No. Petrodolary. No coś takiego. Aha, skończył mi się ten. Tobie też się skończyło. Ja, sorry, ja nie opuściłem. Ja pieprz. Nie pieprz. Ten człowiek przeraża mnie. Ale i tak, kochani, nasz czas transmisyjny dobiegł końca. Tak, nasz czas streamowo-telewizyjny dobiegł końca. Niestety, wszystko za dobre szybko się kończy. O pieruna, kto to tak się zasiął? Chuja wafla, tak chyba zyszło, że to jeszcze tego nie widział, że tak chyba może zjeść. Czego się tam drzesz? I właśnie. Ja. Mam nadzieję, że nie wiem co tam Johnny kombinuje. My dalej tu będziemy
bawi cię tą całą sytuację, co tu się tu wyrabia, tu i w ogóle. To i ówdzie. Tak więc my zapraszamy was na kolejny odcinek z naszej cudownej farmy. I mam nadzieję, że będziecie pompować razem z nami, aż mi się spać chce. Jednym słowem i łapka w górę zawsze się przyda. Na razie, cześć i czołem. Na razie. Na razie. Co zrobisz? No jak żyć? Jak żyć? Auto mnie goni. To złapie za rogi. Rim, cym, cym i hop, serce. Stop. Nie chcesz tej szczepki podczepić? No po co? Bo możesz podczepić pod tą szczepkę, będziesz szybciej jechał. Będziesz szybciej, tak. Na pewno będziesz szybciej jechał, jak chcę podczepić, na pewno. Bo ja się nazywam Chmielu i w to uwierzę. Ha, ha. Ale jakbyś podczepił pod tą wielką szczepkę, to byś jechał tak samo. Tak. Łaj. Siaś na trójce to chyba za szybko. Raczej jechać 15 do tyłu. Za wolno. Ja jadę 23. No właśnie, jak 15. I co, i śpiewasz, że jesteś tak blisko? Nie, auta biorę ze sobą co chwilę. Ja biorę ze sobą, co ty, policjant jest tu? Kasa ci spada. Jak kasa mi spada? Bo tankowałem. Aha. Spoko. Tak blisko, tak blisko jak ty. Tak. Dobra. To teraz tam do ciebie muszę jechać. No, przydał mi się być tam. Mielu. A czego tu już pole rośnie? Aha. Gdzie? No u mnie. Daj powolne rośnięcie? Wzrost chyba, nie rośnięcie, ty. Polonista się znalazł. Normalny jest. Profesor Miodek będzie zadowolony. Cicho, ledwo dwa mam. Ledwo dwa masz, łopanie. Po naszynach to się nie liczy. To tu kultywatorował. I pójdziesz na studia polonistyczne. Pewnie tak. Gdzie? Tutaj, gdzie ja jestem. Mały Johnny. Kury. Czego kury nie? Temu tylko psi jebać. U ciebie nie jesteś, że możesz kląć. Weź się kurwa zachowuj. Ale psi jest tu, co zobaczysz na to pole. Nie, cały czas jadę. To już żony lepiej konserwatorów. Na pewno. No i co? No. Co się jesz? Rzepak? Rzepak. No to dobrze, bo już myślałem, że nie rzepak. O, Johnny dookoła jedzie. Czy do świnie jedziesz? Johnny? Co? Where jedzie do świń? Nie wiem, gdzie z tym jeszcze pojadę. A, no spoko. Właśnie, 44 krowy mamy. Mało. Świnie. Już? No, trzeba to sprzedać. A masz czym, bo ja jeszcze nie widziałem czym. A, że się mijaka teraz ciupłeś? Jebłem? No. A, sorry. Z metrowego takiego nawet. Nie, bo jadę w kamerze i siewnika nie widzę. To się na czuja jeździ. No zaraz będą omijaki, bo nie będzie mi brał. O kurde. Nie będzie brał cię? Wyjał cię? Johnny, przywiozłbyś tu zboże? Mogę zaraz przywieźć. Zaraz przywiezie kopę zboża.
Widzę, że jeździmy w kółko. I ale w kółko jest wesoło. Dostawiam? Dostawiam. Wielu dostał wczoraj w czoło. Ja to już zasieję za ciebie, bo... Co? Bój nie skacze tak. Ten silnik jest zbudowany. Bo tak. Nie powinien tak skakać. Wszystko jest zbugowane. Ale nie powinien tak skakać. To, że on nie powinien tak skakać, to jest inna sprawa, no. To chmielu. Hej, Jay, witam serdecznie kochani z tej strony Lufti, a to jest Farming Simulator 13. Jak widzicie, ziarna tutaj nie przyjmuje. Ja chciałem tak, dobra. Widzicie, jest tam chmielu w oddali, jest mały Johnny, chciałem powiedzieć, duży Johnny. Johnny człowiek, który oszuka całą kasę. I jest jeszcze z nami Dawid, który no niestety, ale... proszę opuścić ten pojazd. Panie chmielu. Wyjdź za drzwi, bo cię odholuję. No, wyjdź za drzwi, bo cię odholuję, dokładnie. Młody, dobry tekst. Wyjdź za bramę, bo cię odholuję. Młody, gdzieś ty taki tekst żeś się nauczył? Gimnazjum. Będzie. Czekaj, bo mnie lag złapał. Ło! Wow. Co na połączenie z grą. Serio? Jo. No, has left the server. Zajebisty początek. Taka rozgrzewka, no nie? A tam jak rozgrzewka w CS-a, bez. Rozgrzewka w CS-a, no straszna była rozgrzewka w CS-a. Trąb jeba. Myśmy pięknie żeśmy to ugrali wczoraj, no. Mhm. Właśnie przegraliśmy to, co nie? No. Kurde, a jakbyśmy to wygrali, to by... Aha. To byłoby epickie. I jak widzicie, synchronization na Lifation. Na 60 klatkach. Kręcie. To chabę. Widzicie kochani, i tak synchro powinno działać. U Alloka to 3 dni to trwałoby. Zresztą Allok to... Krzysiu się śmieje, że ta... Że tak. Pyta mnie się... Wczoraj nagrywamy u mnie. Pyta się... Lufti, a ty grasz na najlepszym patchu? No. A nie wywala ci serwera? Nie. A bo Alloka wywala cały czas. Mówię, bo Allok nie dość, że musi nagrywać na hamaczu jakimś. Sramaci hamaci. Daj, że mu kuźwa wywala. A, mówię, że to hamaci lepiej ci serwer stoi, coś takiego. A. Tak. Ach, chuj, prawda. Tylko, to tylko... Nie reaguje, czy coś. O. Tylko więcej pieprzenia się z tym, że to warte. Tamte serwery, czy coś tam trzeba stworzyć. Ale tam jest serwer łatwo stworzyć, bo tam jest tylko jedna linijka, trzeba wpisać i jedziesz, ale... Tam tworzysz normalnie ten... I, no i pokój tam ci się łączy. 5-osobowy. Maksimum. Kiedy pamiętam, bo się przez Tohamachi grało w tym... W FIFA. I w Minecrafta. Ja w FIFA grałem online na tym, na PC-cie to chyba 7? No, to się przez Hamachi łączyło z niektórymi. No właśnie, jak skończyłem te pole, to koniec, tu już nie ma słyszeć. Jest. Gdzie? Tam to duże pole. To we dwóch tam jedziemy. Jak Johnny pracuje, to jeszcze tam to jest do zrobienia. Bo jeszcze jest jedno do zasiania. Gdzie? Za świniarnią, znaczy no, za świniami. Tam gdzie była, tam. Buraki gdzie były. Buraki. Tylko trzeba je najpierw zbronować tamto pole. Bo... Johnny trochę omijaki poszczelał tam nam. Ale małe czy? To pług miał te, nie zbierał dobrze. Ale też talerzówką to robiłeś. I co? No i widzicie. I tu cię mamy. Mamy cię. Taka kamera. Taka sytuacja. Ta droga jest tak kijowa, że to ja nie wierzę. Która, ta w co dojadę? No. Tak na niej skaczę się jak...
ja to jak z presą, to tam presa mi podskakuje. No, to chyba też prawda. Ale praca ogólnie podskakuje, bo taki zawsze z jakąś pracą były takie problemy. Najlepiej mi się chciało śmiać u Alloka, jak Allok nagrywa ten Ursus Power, no nie? Mody te same co były wtedy, co graliśmy na tym polskiej wsi. Mapa ta sama i mu crashuje grę. To dla mnie to jest po prostu epickie. To są, bardzo lubię. No to to jest to z 30, że jak się zapisuje, no to ona już nie chce ruszyć, bo wywala ją do góry. Jaka 30? Tam na 30 miał taką. Ruszało ją w powietrze. Sorry. Wywalało. O, on to w ogóle. Więc my też mieliśmy taki problem na Łodygowie. Łodygowa to coś innego. To akurat mapa. No widać w ogóle, jak w kabinie się jest, kamera w kabinie jest tak ustosowana, że w ogóle nie widzę tego siewnika. A normalnie jakbym siedział w tym, to bym normalnie widział ten siewnik, jak bokiem jedzie. Tak to nie widzę. Wywaliło mi. Jakie logi. Nic nie dodaje. Ja nie mam lagów. Coś tu jest nie tak z tym polem. Przyszedłem do ciebie, ale nie chcę mi się. Wyjadę z tego pola, jest spokój. Jesteś na polu, nie ma spokoju. Nie to, żebym ja ci coś tam Johnny kazał robić na tamtym polu, pamiętaj, ja nic ci nie kazałem. Tako. Nie wiem, gdzie mieszkasz. No, na pewno. To każdy wie. Tam, gdzie mieszkasz, tam jest tylko jedna droga, no to... O, dokładnie, wszystkie drogi prowadzą do mnie. Montuję ci nadajnik do telefonu SMS-em. A po co? Wystarczy, że zapytaj się, gdzie Lufty mieszka i ludzie będą wiedzieli. Czekaj. Dwali. Czekaj. O, nie. Ja dostałem laga przed chwilą. Johnny has left the party. Kto tutaj kultywatorował ruborał? Tego to ja nie wiem. To było talerzowane. No to talerzował. Zapytaj się tam tego pana, co w 30 siedzi. Moja wina, że talerzówka nie kryła? Tak, nie kryła. Jak się ma stare talerze? Ona kryła, tylko no wyszło jak wyszło, no tak to jest, jak po alkoholu się pracuje, no. Ale kto w tych czasach na trzeźwo pracuje, no? Nikt. Jak ja znam takich gości, co jak jadą na pole i mają tam pole 30-hektarowe, to jak na cały dzień jadą, to muszą im dowozić tam tylko. Bo wie, że na trzeźwo to nie sianie. Jak ty chcesz na trzeźwo oglądać omijaki? No a potem, kurwa, jak to rośnie, to Jezus Maria. A to jak rośnie, to potem jest wymówka. No dobre są giganty. Ale na przykład to tylko jak robię jakąś orkę, nie orkę, no nie? Coś takiego. A jak na przykład, sorry, robią tam, na przykład żniwa są, no nie? To na trzeźwo wszystko. O, to już jest troszkę wyższa szkoła ciapania gnoju. No to akurat zawsze na trzeźwo. Na razie? Co na razie? Padam z tego pola. Na razie na trzeźwo? Tak. O! Skończyło mi się! Nie zauważyłem. To weź tam ten. Któryś mod robi bardzo wielkie zamieszanie. Jakie? Wywaliło. Nie. Co ci? To mocno. To ciebie, bo mi fajnie się skupiony chodzi. O, podczepiłem. Czekaj, bo powinien się znaczek pojawić taki, wiesz? Mam. No dawaj. Ale nie mogę szybko. Aha, B. Zarąbisz się z tym mam jechać na farmę? No, teraz to tak. Nie. Co? Nie. Na wstecznym jedź. Na dół bym wpadł. Ja nie. De. Ej, on się wysłowić nawet nie może. Popatrz, Lufty. Ja stoję.
No i co ci zrobię? Znowu żeś coś popsuł. Co ty żeś zrobił tam? Loga złapałem. Boże, kochany. Nie, nie wierzę. Z kim ja gram? Wszystko wina modów. Tak. Chmielu. Mówiłem ci. Amatorami tego mongolskiego porno z azjatkami. Mówiłem ci, jak chcesz napić się, to trzeba było powiedzieć przed odcinkiem, tam bym sobie jakiś nerwosol wziął chociaż. Nie piję. O ilościach. Też tak kiedyś mówiłem, że nie piję, no i co? Kłamałaś. Na przykład. To nie znaczy, że na dzisiaj w robocie na grillu coś tam było. Tak, no jak się ma kiełbasę podlewaną spirolem, no to jak to tak potem? Ta, by było coś, za dużo wody kazowane. Za dużo bumbelków miało. Ale no... Właśnie o to chodzi, że ja wiem dlaczego było tak samo z Łodygowem, tak samo u niego teraz było z tym. Bo wcześniej jak się grało, to się nie grało na najnowszym patchu, no nie? Na tym sezonie jak on grał. Konsumować? Jeszcze nie. Jakby on... Kiedy się grało na 1.9 czy 1.5? Nie wiem, nie pamiętam. Ale to jest 2.1, nie? Ale no na przykład, i to myślę, że to jest głównym powodem tego, że tak wywala wszystko. Ładnie, to dobrze. Dopracowane, do. To Lufty, dobrze ci się grało, jak grałeś z tym, za Lokiem na Forest Map, gdzieś w 13? No to fajna ekipa była, fajnie coś wszystko nagrywało i między odcinkami i poza odcinkami, no a wtedy też no inaczej więcej czasu człowiek miał, a teraz to, żeby razem nagrywać, to nie wiem, co byśmy musieli zrobić. Chyba mieć ciągle wolne. Nie no, po prostu no, musielibyśmy, znaczy... Już nie ma tej ekipy, co kiedyś była. Kiedyś jak była tamta ekipa, to... Znaczy... Paweł był, kundasz... Szymon i ten Daniel był, pamiętam. No to zawsze jakieś jaja były, no. No się wchodziło na ten odcinek, to się tak zziało. I płonie ognisko w lesie i smród po sobie niesie. Właśnie... Na 30. Lucy, czy to jest komentarz, co był pod 13 ostatnio? Że? Czego nie nagrywam 15? Nie, że mamy wszystko robić na odcinkach, jak robimy wszystko. No prawie, no niektóre rzeczy no ty się robi poza odcinkami, bo to się nie opłaca wszystkiego robić, no. Jakby miało być 5 odcinków z jednej rzeczy, to... No bo praktycznie na 5 odcinków z siania, no dajmy na to, no. A tak już idzie drugi odcinek. No właśnie. Trochę pieniędzy nie mamy, trochę słabo. Robi się żniwa. No przydałoby się na czymś tu zarobić, a to nie ma za bardzo na czym zarobić. Jedynie zapak, ale zapaku w ogóle nie siejemy. Teraz zasiejemy rzepak. Okej. Na którym polu? Na każdym. Nareszcie co została, na tym, gdzie Johnny prasuje. Na tym, gdzie teraz będziemy jechać. Ja jeszcze nie pojadę, bo jeszcze robię. Jak chcesz, to mogę ci dać ten. To P, jak chcesz. Dobra, pojadę ten. To ja najwyżej pojadę tam to zasiać. Tu masz, jak chcesz. Pojadę tam to zasiać, tam to dalej pole. To ja pojadę na to, co... tak, co ja okosiłem pierwszy raz. No, co... Miałeś takie swoje problemy życiowe. Typu głośny bizon. Bardzo głośny bizon. Bo tam uważaj, żeby ci traktora nie wywaliło. Będę na wstecznym jechał na tamto pole. Ale na wstecznym... Na wstecznym to szybciej niż z moim samochodem jadę. Czekaj. Ja mam pusto. Pusto masz? To... Niecałe 80 kilo. To dawaj. Już.
Ja przed chwilą sobie oglądałem ten. A nie porno? Nie. O, sorry. Do przodu podejdź. Wiem, jadę. Dobra, dobra, dawaj. Dobra. Nie, oglądałem ten, League of Legends. No Jezu. No, oglądałem ten, te mecze, co tam teraz grają w tej lidze europejskiej. Wiem, o co tam się chodzi. No i tak mi się śmiać chciało, że... Mówię, że to kurna... Niektórzy to tam w ogóle nie powinni grać. Niektórzy to tam zachowywali się jak silvery takie. Typowy silver. Albo i... Nie no, brąz to nie, ale typowy taki silver. I tyle zachowania. Można. Polak potrafi. Nie, to chyba dwóch Polaków tylko gra, czy... Nie no, ale iluś Polaków wiem, że tam gra. Wiem, że jeden... Nie, dwóch dżunglerów na pewno polskich jest. To słyszałem. A o innych osobach to nie wiem. Ty masz one? Nie ma. O kurna, bo betę bym przychrzanił. Dzień dobry, ja bym tam skręcił chętnie. Takie cięto jedzie. Ej, co ty w tym mówiłeś, że ktoś napisał, że nie nagrywa z piętnastki? No, ktoś tak dzisiaj napisał, a dopiero potem odpisałem, że nagrywam piętnastkę. A tego nie widziałem. No, a on mu napisał, a, to trzeba jeszcze pobronować to pole. Aha, znowu mnie wywali. Tak? Co ci jest? No. To był ty na to pole, co ja jestem, pomożesz mi to zasiać? Nie mogę, bo tu chcę zasiać sobie. A możesz? Czy... Będę wchodził. No to wchodź. Weź tutaj zasieję, wiesz? Ta gra ma problemy emocjonalno-statyczne. Jezu, ten siewnik nie sieje. Jak nie sieje ci siewnik? Wszystko zostawiam, połowę. Jak nie jest nierówne pole, to co zrobisz? Jaka to... O kurde. Ale weź może byś mi chmielu wziął brony i byś tu przejechał bronami. Tak, trochę. Mógł byś powiedzieć, że chcesz brony. Bo mówiłem, że chcę brony. Ale mógłbyś tu podjechać. Tu z tyłu za świjarnią. To czekaj, wezmę tamtego i wezmę brony i przejdę. Dobra. No bo nie zasieje, mówimy tak. Dobra. Za świniarnią, tak? Tak. I tak to buraki pozostają i... No, jadę. Co? Zobacz. Conchita. Układa baliki. Aha. O kurde. To ja już rozumiem. O co ci chodziło? Nie, to tylko Farming Simulator 13. Tylko. Leci w 15 by też się tak wywalało. Chyba mam za szybki internet. No chyba tak. Teraz pytanie, czemu to tak było? Tego nie wie nikt. Pierwsza wina, mody, po drugie internet. Mielu, po trzecie internet. No właśnie, chciałem powiedzieć, po trzecie internet. Wybieram wersję pierwszą i drugą. Coś jest na rzeczy. Niech ktoś tam głośniej słucha tej telewizji, aż tu przekładam, ale te słuchawki mam założone. Ja nie słucham. Ja. Ale nie, to umie jakiś ktoś z sąsiadów. Aha. Dobry jest. Pewnie telewizję trwam. Ja nie wiem. Ja wiem, że o godzinie 7 mogę wszystkie wiadomości, wiem coś, co się działo w kraju. No. Po co ci więcej? Jak przyszedłem z roboty, to przecież masakra. Po noc... Tak, to długo to synchro idzie. No. To długo to synchro. Przyszedłem dzisiaj z nocki do domu.
To nie dowierzałem, co się dzieje. Po prostu usnąć nawet nie mogłem. A potem usnąłem nad... Aha. Auto się wyjebałem. Mam plan, może nagramy dziewiątkę. Nie mam dziewiątki. Nie mam dziewiątki też. Mam tylko 15 i 13. Tu masz. Cicho! Nie wy... Ujali cię? Jezu, Chmielu, co ty żeś zrobił? A wiesz, że Chmielu, że jakbyś tak mnie poprosił... No nie? To byś, miał... Mówiłeś. Nie! To byś miał jeszcze upust tam, gdzie kupywałeś 5%? Cicho! No. Ale to jest Chmielu. Ale dla niego 5... Co to dla niego 5%? Zarabia 130 zeta na miesiąc. Panie! To budżuj! Dobra. To teraz ciąg dalszy nastąpi po przerwach na reklamy. Zrobiłbym cięcie tego, no ale... Po co? Nie chcę. Jak zaraz mnie znowu wywali. Daj, Chmielu. Ale nie po zasiany! Chmielu, chyba całe pole będziesz miał tak robić. Właśnie zauważ... Jedźmy. Jedźmy. Nie widzę.